naszą młodzieżą współpracujemy. Polegało to kiedyś na gaszeniu pożarów wspólnie, szukaniu chłopca w lesie. Była potrzeba większej ilości ludzi, zaoferowali się, pomogli i wspólnie, nawet chyba nawet było ich dziełem, że go odnaleźli. Dziękujemy za udaną akcję. Wybuchł u nas pożar, potężny jak na tutaj nasze okolice i chyba największy dotychczas, który tutaj był. Nie? To było 150 hektarów lasu, także wszystkie siły, jakie można było, były organizowane. Łącznie z innego województwa nawet były, przyjeżdżały jednostki i brały udział przy tym pożarze. I między innymi pomagali ci obozowicze tak samo. Pokazy się organizuje dla tej młodzieży. No mi się wydaje, że każdemu zostanie coś zapamiętać. Ci dwaj strażacy są ubrani w aparaty AP3, tak one się nazywają. Powietrzne, nie tlenowe, tylko powietrzne. I tu ma taki z boku zegar, który mu wskazuje, ile ma tego powietrza w butlach. Jeżeli dochodzi do 50 atmosfer, włącza się gwizdek. Informuje, że strażak powinien się wycofać z danej strefy, tak? Zagrożonej. Ja zaraz zademonstruję, jakie gaśnice tu wy macie na obozie, dobrze? Ja tam podejdę, bo wszyscy się nie zmieści. Natomiast zabawa w Indian jest bardzo barwną zabawą, dzieci nawet się lubią bawić. Bywało, że były też bitwy indiańskie, albo też po prostu, tak jak w tym roku pokazana była misja, jak misjonarze docierali do krajów, nowych krajów, odkrywali nowe lądy i jak ci tubylcy się zachowywali. Z jednej strony się przybliża tematy właśnie z tamtej epoki, a zarazem, no, jak przekazywano wiarę. Siądźcie blisko. Chcecie wiedzieć, co to za książka? To jest brewiarz. Siedzę tu i modlę się. Oprócz zabaw, duży akcent jednak pada na przeżycia, doświadczenia religijne, na modlitwę. To jest tak, że przed południem są modlitwy, wieczorem śpiewy. Jednym z takich ważniejszych wydarzeń w naszym programie tegorocznym jest przeżycie Paschy. Gromadzimy się tej pięknej nocy, aby przeżyć wydarzenia zbawcze ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu. Mojżesz przypowiada Faraonowi przeraźliwą plagę, plagę dziesiątą. Ogłasza, iż wszyscy pierworodni, począwszy od syna Faraona, jego sług i niewolników, tracą życie. I wtedy wszyscy słudzy oddadzą pokłon Panu Bogu i rzekną: wyjdź ty i cały lud twój, który idzie za tobą. 10. dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku.